Powiedzmy, że mamy dany jakiś kąt, pewien kąt, na przykład alfa. Zakładamy, jak zawsze, że początkowe ramię kąta to dodatnia część osi x, końcowe to właśnie to, które narysowaliśmy. I jeżeli tak narysujemy kąt na okręgu jednostkowym, to punkt przecięcia końcowego ramienia z okręgiem wyznacza sinus i cosinus kąta alfa. Cosinus kąta alfa to współrzędna x tego punktu, czyli ta wartość, albo inaczej długość tego odcinka. Co na jedno oczywiście wychodzi. I podobnie sinus kąta alfa to współrzędna Y tego punktu, albo inaczej długość tego odcinka. Co oczywiście znowu na jedno wychodzi. Współrzędna Y określa, jak wysoko punkt leży nad osią X. To nam pokazuje, że definicje funkcji trygonometrycznych oparte na okręgu jednostkowym są rozszerzeniem definicji funkcji trygonometrycznych dla kąta ostrego w trójkącie prostokątnym. Przypomnijmy, sinus alfa to długość przeciwległej przyprostokątnej podzielona przez długość przeciwprostokątnej ponieważ jest to okrąg jednostkowy czyli jego promień ma długość 1 to to się równa przeciwległa przyprostokątna przez 1 czyli sinus alfa jest równy długości przeciwległej przyprostokątnej powiedzieliśmy wcześniej że współrzędna y tego punktu to wartość sinusa alfa no i wszystko się zgadza bo jest to również długość przeciwległej przyprostokątnej Podobnie kosinus alfa równy jest długości przyległej przyprostokątnej podzielonej przez długość przeciwprostokątnej, ale jest to okrąg jednostkowy i jego promień, czyli przeciwprostokątna równy jest 1, więc to się równa długości przyległej przyprostokątnej. Co się znowu zgadza z poprzednią definicją, bo jest to również współrzędna x punktu przecięcia końcowego ramienia z okręgiem, co jak powiedzieliśmy wcześniej, równa jest kosinusowi kąta alfa. W taki właśnie sposób można powiązać obydwie te definicje i powiedzieć, że definicje funkcji trygonometrycznych oparte na okręgu jednostkowym są rozszerzeniem definicji funkcji trygonometrycznych opartych na zależnościach pomiędzy długościami boków w trójkącie prostokątnym. Zróbmy teraz coś ciekawszego, co przekracza możliwości opierania się na trójkącie prostokątnym. To jest kąt alfa. Gdzie leży końcowe ramię kąta alfa plus pi drugich? plus pi drugich radianów, czyli plus 90 stopni. Jeżeli dodamy pi drugich, to wylądujemy tutaj prostopadle do żółtego ramienia kąta alfa, to jest kąt alfa plus pi drugich radianów. Czy możemy w jakiś sposób powiązać ze sobą, czyli znaleźć jakąś zależność pomiędzy sinusem alfa plus pi drugich, a sinusem lub kosinusem alfa? Mam nadzieję, że to będzie ciekawsza część tego wideo. Zachęcam Was na początek do zatrzymania tego filmu i sprawdzenia samodzielnie, czy można taką zależność znaleźć. Zastanówmy się najpierw, jaka jest wartość sinusa alfa plus pi drugich. Wiemy z definicji opartych na okręgu jednostkowym, że sinus kąta alfa plus pi drugich to współrzędna Y tego punktu, czyli wartość na osi w tym miejscu. Albo inaczej, długość tego. Odcinka sinus alfa plus pi drugich. Jak ma się długość tego odcinka do tego trójkąta? Jeżeli się dobrze przyjrzymy, to wygląda to tak, jakbyśmy cały ten trójkąt obrócili o 90 stopni w lewo, względem początku układów współrzędnych w lewo, czyli w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara. No i rzeczywiście, od tego zaczęliśmy budowę kąta alfa plus pi drugich. Do żółtego ramienia dodaliśmy 90 stopni, czyli pi drugich radianów. Gdybyśmy chcieli podejść do sprawy bardziej rygorystycznie, to jeżeli białe ramię wyznacza kąt alfa plus pi drugich, a pierwsza ćwiartka układów współrzędnych to 90 stopni, czyli pi drugich radianów, bo osie X i Y są do siebie prostopadłe, to to jest kąt alfa. No, i jeżeli teraz chcielibyśmy powiązać w jakiś sposób długość tego odcinka z tym kątem alfa, a dokładniej z wartościami jego funkcji trygonometrycznych, opartymi na zależnościach w trójkącie prostokątnym, to dla tego kąta alfa ten bok trójkąta jest przyprostokątną do niego przyległą. Rozpiszmy to w szczegółach. To jest ciągle okrąg jednostkowy, więc przeciwprostokątna w tym trójkącie ma długość 1 czyli cosinus kąta alfa tego kąta alfa równy jest długość przyległej przyprostokątnej czyli sinus alfa plus pi przez 2 przez długość przeciwprostokątnej czyli przez 1 co możemy pominąć bo dzielenie przez 1 nie zmienia wartości wyrażenia ciekawy wzór nam się pojawił albo inaczej mówiąc ciekawa tożsamość trygonometryczna Zależność pomiędzy sinusem i kosinusem dla dwóch kątów różniących się o 90 stopni, czyli opi drugich radianów. Cosinus kąta to sinus kąta o 90 stopni większego. Zachęcam Was, żebyście po obejrzeniu tego filmu spróbowali znaleźć inne zależności dla kątów różniących się miarą Opi przez 2, na przykład zamiast kosinusa alfa. Z czym można powiązać sinus alfa? Albo czy sinus alfa plus pi drugich można powiązać z czymś jeszcze? Może na przykład obrócić ten trójkąt w drugą stronę. Zbadajcie sprawę po swojemu.